powinni być ludzie sami mądrzy, a nie głupi. Proszę Państwa, tutaj moja pani profesor ze szkoły, pani profesor Kwiatkowska, która mnie uczyła wychowania plastycznego, prawda? I wychowania technicznego też pani profesor uczyła. Tak. Jest przewodniczącą teraz Akcji Katolickiej tutaj w Staszowie, której jestem członkiem. I ja zadałem to pytanie i pani profesor się uśmiała po prostu. Nie miała żadnej wątpliwości, że nie powinni być ludzie głupi w telewizji, prawda? Tylko powinni sami mądrzy być. Sami mądrzy. Przecież idzie to na cały świat. Pani profesor, bardzo dziękuję za odwagę i dla mnie to jest taka kolejna lekcja, jako pani dawnego ucznia, że pani po prostu ma odwagę to powiedzieć, bo wiele ludzi mi tak mówi, ale nie chcę do kamery powiedzieć, za Chiny Ludowe, boją się. Przecież ktoś musi być w kamerze. Bardzo, bardzo dziękuję, czyli zdecydowanie powinni być ludzie mądrzy w telewizji, bardzo a nie ludzie głupi. Mądrzy, z których należy brać przykład, a nie głupi. Bardzo dziękuję. No, dziękuję.